Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Szymon Bojacki i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę, rozmowę. Rozmowę, którą przeprowadzimy w ramach wydarzenia organizowanego przez Fundację Ecorower. Ale nie będzie o rowerach, będzie o środkach chwastobójczych. Będzie o tym, jak, mówiąc w skrócie, chemią niszczymy sobie miejskie środowisko i czy aby na pewno musimy niszczyć, jak sprawić, żebyśmy nie niszczyli. Porozmawiamy z czwórką gości, obecną na żywo Violettą Kuleszą, adwokatką, członkinią Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, obecną wirtualnie Magdaleną Krucińską, kamerą ze Stowarzyszenia Akcja Koni, która jest tutaj za nami, a także obecnymi na miejscu Rafałem Jaśkowskim, kierownikiem referatu promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Głównie oraz z Przemysławem Stańczakiem z Fundacji Korowy, czyli właśnie organizatora dzisiejszego wydarzenia. I to właśnie od pana Przemysława chciałbym zacząć naszą rozmowę. Dlaczego? Niby banalne pytanie, ale obstawiam, że odpowiedź może być już nie taka banalna. No, dlatego uznaliście, że warto wypowiadać się tym tematem, że stosowanie tych środków pracowniczych jest czymś, co wymaga przedstawienia tego. Zajęliśmy się tym tematem glifosatu, ponieważ od lat gdzieś bliska była taka idea ekologicznych miast. Tutaj mówię troszeczkę tak wycinkowo, bo nie będę szerzej o profilu organizacji, o tym, żeby właśnie w sposób taki zrównoważony, przyjazny ludziom i przyrodzie właśnie dbać o to środowisko wokół. Różne takie projekty z tego cyklu robiliśmy m.in. w Głownie, hotele dla zapylaczy, jakieś takie kwestie właśnie, żeby tą przestrzeń aranżować w taki sposób. No i ten temat glifosatu siłą rzeczy wypłynął, tak? No, siedząc z tym, no nie mogło być inaczej. Jest to bardzo kontrowersyjna substancja, tak powiem kolokwialnie, ale tak łagodnie. Na całym świecie trwa protest przeciwko stosowaniu glifosatu zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w rolnictwie ogólnie szerzej. No jakby to jest trucizna, nie ukrywajmy, negatywnie wpływająca na zdrowie, na zapylacze, przedostaje się do wód gruntowych, również znajduje się w naszym jedzeniu, więc jakby tutaj spektrum działania glifosatu jest bardzo, bardzo szerokie i też współpracujemy z Instytutem Spraw Obywatelskich, który tematem gdzieś tam od kilku lat zajmuje się też. Między innymi wydając raporty konsumenckie i też tam monitorując stan, jak to wygląda z tym glifosatem w miastach. No i tak naturalnie troszkę, tak? A to właśnie, to pociągnę. Jak wygląda z tym glifosatem w miastach? Bo rozumiem, że właśnie to jest ten jakby główny powód, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Ja tutaj mam dane, co prawda z 2020 roku, bo wtedy Instytut w ramach dostępu do informacji publicznej wysłał zapytania do 49 miast z dawnego podziału administracyjnego. No i sprawa wygląda tak, że zdecydowanie tutaj z tych 49 tylko kilka, tutaj 6 chyba było brak danych, a większość jest, nie wiem co tak, może inaczej, pół na pół, że stosuje glifosat, pół, że nie stosuje, z tym, że tutaj jest też haczyk pewien. To nie wiem, czy mam teraz opowiadać o tym haczyku, bo to trochę dłuższa może być wypowiedź. Odnotowuję sobie, mogę haczyk w takim razie i wrócimy w takim razie do tematu. Pani Magdaleno, czy ten haczyk właśnie zauważyliście też u siebie w Koninie, bo jako stowarzyszenie też zaczęliście zajmować się tym tematem, co było powodem? Tak, ja nie wiem, czy to jest ten sam haczyk, to się okaże, bo myśmy nie uzgodnili haczyków wcześniej. Ale czy to są te same haczyki? Natomiast my rzeczywiście zajęliśmy się tym.
Zajmujemy się od jakiegoś czasu w ogóle kwestiami ekologicznymi. Kiedy powstaliśmy, byliśmy przede wszystkim organizacją oczkagową, ale no, te problemy związane z kwestiami proekologicznymi są tak palące w mieście, że w dużym stopniu zaczęliśmy się tym zajmować i dlatego zgłosiła się do nas jedna z mieszkanek dwa lata temu, ponieważ na jej osiedlu. Ja nie wiem, czy ja mam o tym mówić teraz, czy o tych... Proszę, prowadźmy się w temat. I zgłosiła się jedna z mieszkanek, ponieważ na jej osiedlu zmarł jeden pies, a kilka ciężko się pochorowało. Po użyciu właśnie jakiegoś preparatu z glifosatem nie ostrzeżono mieszkańców o tym. Znaliśmy, znaczy ona nam opowiedziała o historiach podobnych w innych miejscach. Myśmy zaczęli szukać się dopytywać, okazało się, że no to jest dość nagminne, że nikt nie informuje mieszkańców o tym, że takie preparaty są, ktoś zamierza zastosować, czy to gospodarz domu, czy spółdzielnia, czy też nie widzieliśmy to dokładnie wszędzie w mieście, czy miasto również. Wystosowaliśmy petycję, znaczy zebraliśmy podpisy, wystosowaliśmy petycję do prezydenta miasta z takim wnioskiem, żeby zakazano stosowania glifosatu. Prezydent powiedział nam, że on nie jest władny, znaczy w związku z takim stanem prawnym, jaki był, to znaczy chyba nie zmienił dwa lata temu. No, prezydent nie mógł zagwarantować, że na terenie miasta żadne preparaty z glifosatem nie będą używane, ale poinformował nas, że spółki miasta są poinformowane, że nie mają kupować, nie mają stosować preparatów z glifosatem. Natomiast sytuacja jest taka, że oczywiście na terenie miasta nie działają tylko spółki miasta i to jest chyba ten haczyk, być może właśnie ten sam. I u nas na terenie Konina ten glifosat jest stosowany nadal. To się z nagminnie pojawiają problemy z tym związane, czy sprawdzicie, jaka jest skala tego zjawiska? Macie to jakoś, nie wiem, oszacowane? Macie jakieś zebrane informacje, jak duży jest to problem? Nie, przepraszam, bo nie wszystko dobrze słyszę, ale zrozumiałam, że mam powiedzieć, czy coś wiemy, jak... O skali, tak, o skali. My stosują spółdzielnie przede wszystkim. I to jest, spółdzielnie są takimi miastami w miastach, znaczy one jakby nie trudno w ogóle... Spółdzielnie na przykład ostatnio nie robiły do globalnym zgromadzeń, tak? W ogóle nie można z nimi rozmawiać. No jak rozmawiać, bo spółdzielnie mówią, że takie rzeczy trzeba rozmawiać na globalnym zgromadzeniu. Pani zgromadzenie było w związku z pandemią, więc no my wiemy, bo informują nas na przykład o tym mieszkańcy, że widzą, tak? Na moim osiedlu na przykład stosowany jest preparat Orkan, który ma również w składzie glifosat i stosowany był bez ostrzegania mieszkańców. No, ostatnio udało nam się zainterweniował Wydział Ochrony Środowiska Miasta i mamy nadzieję, że akurat ta spółdzielnia już nie będzie tego robić bez ostrzeżenia, ale nie mamy wpływu na to, żeby nie stosowała glifosatu w ogóle. Musielibyśmy to przegłosować, mieszkańcy musieliby to przegłosować na wolnym zgromadzeniu, którego na razie nie ma. No i jest to dość trudne poza tym. Okej, dobrze, to może powiedzmy o tym haczyku w takim razie teraz, bo domyślę, zakładam, że te moje pytania, które za chwilę będę zadawał, to też mogą do innych tutaj osób o to zahaczać, tak że wyjaśnimy sobie. Dobrze, więc wyjaśnię. Haczyk polega na tym, że tak naprawdę z tych odpowiedzi, które otrzymaliśmy z urzędów, no wynika tyle, że tak naprawdę człowiek się zaczyna gubić, ponieważ są sprzeczne informacje, albo tak powiem, brzydko psychologia działa, to znaczy odsyłanie od urzędu do urzędu, to jest pierwsza sprawa, która jest nagminna. Druga sprawa jest taka, że na przykład taki fajny case Torunia, bo Torun ogłosił się z tego czasu miastem wolnym od glifosatu, odtrąbili gdzieś tam twórcę medialnie, też tam w social mediach, radni, tam chyba prezydent też gdzieś tam jakiś komunikat był z tego tytułu.
I my, po tym jak już ten Toruń ogłosił się tym miastem wolnym od glifosatu, akurat przeprowadziliśmy właśnie te akcje zbierania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. I otrzymaliśmy informację taką od nich, że mogę zacytować tutaj kawałek. Zgodnie z wnioskiem o udostępnienie, Biuro Ogrodnika Miejskiego informuje, że firmy działające na zlecenie biura w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zieleni urządzonej lasów na terenach gminy miasta Toruń, a będący w naszym zarządzie, nie stosują środków zawierających glifosat. Natomiast w tym samym piśmie niżej jest napisane, że z informacji uzyskanych od pozostałych jednostek gminnych mogących używać środków zawierających glifosat, uzyskaliśmy następujące odpowiedzi. No i tutaj toruńskie wodociągi, spółka z o.o. Owszem, stosują, tutaj tam, tam nie jakieś duże ilości, ale po kilka litrów, czy tam kilkanaście rocznie. Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, spółka z o.o., już po 600 litrów rocznie, przy czym te spółki należą do miasta, więc tak naprawdę z punktu widzenia obywatela, mieszkańca, jest totalnie nie wiadomo, o co tutaj chodzi i kto mówi prawdę, no bo tak naprawdę w jednym piśmie jest zaprzeczenie, tak? Druga sprawa jest taka, że skąd człowiek, jakby obywatela, no, on chce czuć się bezpiecznie, tak? Jakby płaci tutaj podatki, żyje sobie, chce mieć gdzieś tam zapewnione właśnie takie podstawowe wartości jak bezpieczeństwo i się nie będzie zastanawiał teraz, czy to jest teren zarządzany przez, powiedzmy, zakład jakiś tam komunalny, czy zarządzania zielenią, czy tam jeszcze jakąś inną podspółkę. Tylko po prostu chce mieć tą pewność. No i właśnie to nie jest jedyny taki przykład. Teraz bliżej powiem, bo na dzisiejsze spotkanie zapraszaliśmy również urzędników Zarząd Zieleni Miejskiej, przepraszam, tak. Ja byłem na spotkaniu zresztą wcześniej, rozmawialiśmy tam sobie. Wyszło, że no, Łódź tutaj jakby idzie w stronę ekologii, że są wspaniałe plany takie właśnie, że to jest jeden z głównych priorytetów i że Zarząd Zieleni Miejskiej nie stosuje w ogóle nigdzie w swoich terenach, które jakby podlegają pod niego, tego glifosatu, więc od razu jakby podłapałem to, bo nam też zależy, żeby jakby tworzyć takie przestrzenie pilotażowe wolne od glifosatu, po to, żeby no, nakręcać też jakby takie pozytywne przykłady dawać, żeby inne miasta, czy tam w ogóle jacyś zarządcy tutaj pokazywali, że warto w tę stronę iść. No więc otrzymałem informację, że właśnie na 100% nie stosują. W związku z tym mówię, no to fajnie, no to w tym momencie już teraz pozostaje ogłosić to publicznie, w jakiś sposób jeszcze to ograć PR-owo i będzie też taki kolejny dla Łodzi jakiś tam punkt. Na to szybko pan się wycofał i powiedział, no ale wie pan co, no ale to tak nie jest, bo ale co się stanie, jak jednak się okaże, że jednak ktoś tam stosował ten glifosat? Ja mówię, no to w końcu stosował, czy nie stosował? No nie stosował. A macie gdzieś to zapisane? No nie mamy. No i teraz przyszła odpowiedź na maila, bo właśnie w związku z tym zaproszeniem na debatę od pana zastępca dyrektora do spraw Zieleni Miejskiej w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, który napisał: serdecznie dziękujemy za zaproszenie, natomiast z uwagi na już obowiązujące zakazy stosowania glifosatu w ramach przestrzeni publicznej administrowanej przez Urząd Miasta Łodzi i jego jednostki, nie widzę przestrzeni do naszego udziału w przedmiotowej debacie, ponieważ temat w ramach naszych działań zdaje się wyczerpany. Proszę mi powiedzieć, co to oznacza, bo ja szczerze mówiąc nie wiem i jakby podejrzewam, że jakikolwiek mieszkaniec by chciał coś rozszyfrować z tego, to już by nie wiedział, co tu jest prawdą. Takich sytuacji, no tam mieliśmy kilka, to nie były jedyne, natomiast też nie chcę gdzieś tam wracać, no bo to jest, nie są super aktualne, tak, z 20 roku, więc mogło się tam coś zmienić w tym czasie, natomiast chcę pokazać, że tak naprawdę nie wiadomo nic, być może wiecie państwo, w Łodzi jest tak przerośnięte, moim zdaniem, może nie tylko moim, te struktury dotyczące zarządzania zielenią, jest, nie wiem, chyba z 10 jakichś wydziałów, referatów, podwydziałów. Tam już nikt nie wie, o co chodzi. Moim zdaniem to jest w ogóle poza kontrolą i jakby na pewno nie myśl interesów mieszkańców. Panie Biorę, to co wiadomo, czy można być czegoś pewnym? Co jest
dozwolone, co jest zakazane. Proszę to trochę naświecić właśnie ze strony prawnej i zderzyć tę teorię prawną z tym, jaka jest rzeczywistość. Też może. Znaczy, powiem tak, dozwolone jest stosowanie tych środków, tak? Bo środki są dopuszczone do obrotu i... jest dozwolone stosowanie tych środków, także gdyby, powiedzmy, że globalnie, to tak jak też mówiła tutaj moja przedmówczyka, jak gdyby każda tak naprawdę, każda struktura, czy też spółdzielnia, czy jakikolwiek podmiot, czy gmina, no musi podejmować jak gdyby we własnym zakresie, tak, te decyzje co do stosowania tego środka, czy nie do stosowania, bo on co do zasady dopuszczony do stosowania jest. Tak naprawdę regulowane w prawie i to też, ja bym powiedziała, nie do końca tak w sposób taki precyzyjny, bardziej uznaniowy jest sposób stosowania tego środka, tak, to by jest wskazane, że ten środek ma być stosowany w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla życia ludzi, zwierząt czy środowiska, tak? No bo wszystkie te ewentualnie kwestie są w jakiś sposób później sanowane i można jak gdyby dochodzić jakichś swoich praw, ale no to jest kwestia tego rodzaju, że zwykle na przykład ja jestem jakby bardziej w stronę karną, tak? I jestem troszeczkę karnie plus prozwierzęco jak najbardziej. Ale to też również w tym kierunku, czyli zajmujemy się głównie też rzeczami takimi, żeby ścigać poszczególnych sprawców różnych takich przestępstw dotyczących zwierząt. Tutaj też miałam taką na początku informację odnośnie kwestii tego, że zwierzęta, faktycznie psy na osiedlu tutaj w Łodzi, na Bałutach, psy w ilości około 50 psów doznało, że tak powiem, zatrucia w związku z tym, że spółdzielnia tak naprawdę później tą odpowiedzialność chyba też przeniesiono częściowo na spółdzielnię, częściowo na panią dozorczynię, która używała tego środka. I to spowodowało zatrucie, jakby te objawy u tych zwierząt były podobne, w związku z czym jak gdyby lekarze i osoby, właściciele też w jakiś tam sposób się dowiedzieli tak naprawdę, co się stało, no bo dzieje się coś złego ze zwierzęciem, biegniemy do lekarza, okazuje się, że może się zatruło, nie wiem, coś zjadło nieświeżego w karmie na przykład, a się okazuje, że nie, bo całe osiedle zostało spryskane środkiem chemicznym i niestety to są koszta tak naprawdę weterynaryjne, liczone też tak jak tam było w tym w setkach i w tysiącach złotych, żeby te zwierzęta doprowadzić tak naprawdę do stanu, do dobrego stanu zdrowia. I niestety w polskim prawie ja widzę tylko rozwiązanie takie, że każdy taki problem tak naprawdę nie powinien zostać pozostawiony samym sobie. Bo taka inicjatywa, jak tutaj Państwo robią, ja uważam, że jest świetna i ona jest globalnie do tego, żeby pokazać, że ten problem jest, istnieje, że my jak gdyby jako społeczeństwo się nie zgadzamy na to, żeby były takie środki stosowane. I to jest, i to wtedy jak gdyby na takich ścieżkach czy ministerialnych, tak, minister środowiska, czy te wszystkie takie organy państwowe, jak najbardziej, które powinny monitorować też jakby sposób wykorzystywania tych środków, to ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Ale każdy taki problem w mojej ocenie powinien być rozstrzygany też indywidualnie przez mieszkańców. Bo jeżeli my pozostawiamy takie rzeczy, tak, i gdzieś oczywiście jest w artykuł w gazecie, to budzi jakąś kontrowersję, ale nic nie idzie za tym dalej, bo tutaj jakby konsekwencji żadnych tak naprawdę nie było. No, pani dostała mandat za, pani dozorczyni dostała mandat za to, że chyba za dużo po prostu używała tego środka. Spółdzielnia otrzymała też mandat za to, że nie było szkolenia przeprowadzonego, ale tak de facto nikt się nie zajął tymi zwierzętami i tymi właścicielami. A tu jest też dla mnie na przykład widać też problem tego rodzaju, że są też zwierzęta, które nie mają właścicieli, bo bardzo dużo jest kotów na przykład wolno żyjących, tak? Te zwierzęta po prostu giną, podejrzewam, w sposób niezauważalny tak naprawdę. Myślę, że organizacje właśnie prozwierzęce są tutaj w stanie więcej powiedzieć, jak to praktycznie wygląda. Natomiast dla mnie, jako dla prawnika, to myślę, że byłoby tutaj pole, że tak powiem, do popisu i do tego, żeby nie pozostawić tej sprawy i jednak ją włączyć inne też organy do tego. I nawet organy gminy pod innym kątem, bo gmina też ma obowiązek opieki nad zwierzętami bezdomnymi. No, to też są zwierzęta, które funkcjonują i które, no, tak jak nawet te koty wolno żyjące, które niestety no,
jest dla nich działanie niekorzystne, a nie ma kto ich kompletnie bronić, tak? No bo nie mają właściciela. Nikt nie pójdzie z takim kotem do weterynarza i nawet nie wie, że jemu się coś mogło, że tak powiem, przytrafić w związku z tym, że pani dozorczyni po prostu użyła środków, które zabijają no, całą zieleń i roślinność i wszelką florę dookoła, tak? To tylko po sądach się ścigać, mówiąc w skrócie, pozostaje nam, czy są jakieś jeszcze inne możliwości, żeby walczyć, uświadamiać, nie pozwalać? Znaczy, po sądach jakby kwestia sądu to bardziej w mojej ocenie to jest kwestia odszkodowawcza, tak? Jeżeli ktoś by chciał naprawdę, tak naprawdę cywilnie jakieś odszkodowanie od kogoś wystąpić. Kwestie karne to jest dla nas, to jest kwestia złożenia tak naprawdę zawiadomienia. Zawiadomienia o możliwości podejrzenia popełnienia przestępstwa. Z mojej perspektywy, to ja bym tutaj jak gdyby szła w kierunku przestępstwa znęcania się tak naprawdę nad zwierzętami. Bo oczywiście nie ma wprost w przepisach i w artykule 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt nie jest wprost wskazane, że takie postępowanie można zakwalifikować jako znęcanie się, ale ten przepis jakby nie wyczerpuje. Tam nie są wskazane enumeratywnie poszczególne kwestie, tylko jest wskazane w szczególności, czyli każde zachowanie, które powoduje, że moje zwierzę czy zwierzę wolno żyjące, ono cierpi, dzieje mu się krzywda, tak? No bo jak gdyby, ja nie jestem też lekarzem weterynarii, ale jak czytałam ten artykuł, to z samego tego artykułu wynikało, że te zwierzęta naprawdę mają mocno uszkodzoną wątrobę, że to są objawy ciężkiego zatrucia. Więc tak naprawdę no, dla mnie, jako dla prawnika zajmującego się właśnie zwierzętami i ochroną zwierząt, dla mnie jest to znęcanie się nad zwierzętami, jeżeli ktokolwiek raz, że pozwala na to, żeby jakby rozdać ten środek na wielkiej powierzchni, gdzie no z założenia, tak jak na osiedlu, prawda, żyjemy wszyscy razem, są zwierzęta, są dzieci, jest to przestrzeń taka publiczna. No i ta osoba, która rzeczywiście taką czynność wykonuje, bo tak naprawdę przestępstwo znęcania się nad zwierzętami można popełnić też w zamiarze ewentualnym, czyli wystarczy to, że ja się godzę na to, że to, co zrobię, może komuś zrobić krzywdę, w tym przypadku zwierzęciu. Więc jakby no, jeżeli mieszkańcy, jakby no nie bardzo, te sądy, ja rozumiem, bo te sądy faktycznie troszeczkę, jakby ta wizja tego sądowej sprawy jest trudna jakoś do przezwyciężenia, wiadomo, że to trwa, że będziemy wzywani na przesłuchanie i tak dalej. Ale może wystarczy po prostu zawiadomić raz, zawiadomić drugi, zawiadomić trzeci i tak dalej, sukcesywnie pokazywać, że nie, że my się na to nie zgadzamy, że to jest moje zwierzę, ja o niego walczę i po prostu w ten sposób ja myślę, tak? Tak samo administracyjnie uważam, że do Urzędu Gminy, do prezydenta nawet nie tylko petycje, ale też poszczególne skargi, bo on też musi taką każdą skargę rozpatrzeć i też musi ją rozpatrzeć pod takim jak gdyby kątem tego, czy przypadkiem to nie ja dopuszczam do tego, że dzieje się coś złego na moim terenie, tak? Poza tym chyba też Rada Miejska nawet... Rada Miejska uchwala właśnie ten program opieki nad zwierzętami na przykład bezdomnymi, tak? Corocznie uchwalają, natomiast tam de facto no, nie widziałam programu, powiem szczerze, w którym byłby wskazany zakaz używania. Natomiast powiem, no, jest to może jakiś pomysł na przyszłość i jakieś tutaj sprzężenie, że tak powiem, naszych działań, bo my się też zajmujemy tymi programami. Staramy się je w jakiś taki sposób doprecyzować. Stowarzyszenie i fundacja, z którą współpracuję, tworzy opinie do tych programów, żeby one były po prostu dobre i żeby one dobrze funkcjonowały, tak? Żeby nie napisać, nie klepnąć po prostu czegoś, co mają inne gminy i nie jest do końca, nie sprawdza się to po prostu w praktyce, tak? Więc może to jest jakieś rozwiązanie, żeby jeszcze wprowadzić tutaj takie dodatkowe jakieś założenia, bo zawsze może być więcej w takiej uchwale, no. Panie Rafale, to chyba trochę pan poczekł na mikrofon. Znaczy, po prostu każdy miał dużo do powiedzenia. To nie był wyrzut. Oddaję, otrzymał pan mikrofon po to, żeby odpowiedzieć na moje pytanie związane z tym, że wy w głównie chyba działacie trochę inaczej, prawda? Mam nadzieję, że nie stosujemy psychologii w
I właśnie dlatego też jest chciałbym pochwalić. To ty z urzędem miasta Głowno rozmawia się jak z człowiekiem, to w sensie tam, a nie zawsze tak jest. Miałem to słyszeć. No wiesz, właśnie, na czym to wasze inne podejście do tego tematu polega? Proszę przybliżyć. Ja się przyznam szczerze, że pierwszy raz o glifosacie usłyszałem od panów zimą tego roku. Bo nie miałem w ogóle świadomości, że tego typu specyfik jest używany przez mieszkańców, przez instytucje, przez spółki, spółdzielnie. Specyfik, który może tyle złego wyrządzić zwierzętom i ludziom i generalnie w niektórych krajach jest niedozwolony. No i w sytuacji, kiedy panowie z Fundacji Ekorower zaprosili mnie na rozmowę, dopiero wówczas zdałem sobie sprawę z powagi sytuacji tak naprawdę. Przekazałem wyniki tej rozmowy burmistrzowi, który natychmiast, właściwie bez wahania, stwierdził, wchodzimy w to. Tylko, że ja to od razu powiem, że my nie będziemy tego w taki sposób przeprowadzać jak inne miasta, tutaj nie wymieniając już nazwy, i ogłaszać się miastem wolnym od glifosatu, tylko żeby po prostu się pochwalić w mediach i zrobić sobie PR-owską tutaj jakąś akcję. Dlatego ja nie powiem, że Głowno jest wolne już od glifosatu. Natomiast mam nadzieję, że Głowno będzie wolne od glifosatu. Wiem, że spółki miejskie glifosatu nie stosują. Natomiast, szanowni państwo, wydaje mi się, że tu jest kluczowa edukacja. Tak jak ja mówię, że skoro nie ma uregulowań prawnych, tak, to co nam pozostaje? Pozostaje nam po prostu edukacja. I wydaje się, że razem z Fundacją Ekorower, zresztą zaraz powiem, że zwracają do samej fundacji, to przeprowadzimy takie działania edukacyjne na terenie miasta Głowna. I wydaje mi się, że miasto i spółki miejskie, bo to jest oczywiście, że jedna instytucja, spółki podlegają miastu, tak? Jeśli jest sytuacja taka, że miasto się ogłasza wolne od glifosatu, a spółki miejskie używają glifosatu, no to jest nieporozumienie, ponieważ spółki są bezpośrednio podległe urzędowi miejskiemu. Więc u nas spółki tego glifosatu nie używają. Natomiast myślę, że po przeprowadzonej rzetelnie akcji informacyjnej uświadamiającej mieszkańców i również spółdzielni mieszkaniowe, bo ono nie jest dużym miastem, tam nie ma mnóstwa spółdzielni mieszkaniowych, są dwie, więc pewnie będzie nam łatwiej to przeprowadzić niż w mieście takim jak Toruń na przykład, czy Łódź. Jest oczywiste. Natomiast myślę, że kwestia edukacyjna jest kluczowa, żeby przekonać zwykłych mieszkańców. Nie wiem, większość z nich ma grupki działkowe, przecież tam również mogą używać glifosatu i innych oprysków z pestycydami szkodliwymi dla środowiska. Natomiast odpowiadając na to pytanie, jakie mamy podejście do... Wydaje mi się, że kluczowa jest to kwestia zaufania, bo miasto Głowno współpracuje z Fundacją Ekorower nie od kilku tygodni czy miesięcy, ale od kilku lat. I to jest fundacja, która ma zupełnie inne podejście do spraw, które porusza. To nie jest tego typu działanie, które budzi kontrowersje. Oni mają podejście koncyliacyjne. Nie pouczają, nie żądają, tylko po prostu rozmawiają. I wiele projektów razem przeprowadziliśmy i cały czas przeprowadzamy. I mam nadzieję, że dalej będziemy wspólnie pracować. Tym bardziej, że Głowno pracuje właśnie nad strategią rozwoju miasta na najbliższe lata, gdzie nacisk na kwestie ekologiczne jest kluczowy. Bo miasto jest położone wśród lasów, ma jeziora na własnym terenie, więc tutaj rozwój w kierunku ekoturystyki i rekreacji jest dla nas kluczowy. Zresztą właśnie panowie z fundacji brali udział w konsultacjach społecznych, które były przeprowadzone na ogromną skalę. Proszę sobie wyobrazić, że półtora tygodnia po 6 godzin rozmawialiśmy z mieszkańcami. Więc nie są to konsultacje tak zwane z nazwy, że ktoś ogłasza, że są konsultacje, przychodzi jedna osoba i mamy to otwajkowane, mówiąc kolokwialnie. To były to rzetelnie prowadzone konsultacje na różne tematy, gdzie Fundacja Ekorower również brała udział. Więc mam nadzieję, że jeżeli się spotkamy za rok, może za kilka miesięcy, będę mógł powiedzieć państwu, że Głowno jest miastem wolnym od glifosatu. Ale będę musiał mieć pewność, że tak jest. Pytanie otwarte. Kto chce, niech odpowie, najwyżej wywołam, jak się nikt nie zgłosi. To czy może właśnie nie pójść zacząć od tego, co jest najważniejsze i zamiast bawić się w jakieś te procedury na etapie czwartym, czy zastanawianie się nad tym, co robić na etapie czwartym, piątym, szóstym, siódmym, to cofnijmy się do etapu pierwszego, zakazać w całej Polsce.
tak jak zakazano to w wielu właśnie krajach, chociażby w Belgii, chociażby w prawie całej Kanadzie, tam w większości prowincji, w Czechach chyba tak też tutaj mam wpisane właśnie, w Czechach, w Kolumbii, w Danii, we Francji, w Niemczech będzie całkowity zakaz od 2024, we Włoszech, w Luksemburgu, Malta, Holandia, Portugalia, Kuwait, Bahrajn. I jeszcze by można było te listę trochę wymienić. I jeszcze poszczególne miasta na całym świecie, stany, regiony i tak dalej. Sytuacja nie jest taka prosta, ponieważ o tym, czy mówimy teraz, jesteśmy w Polsce, czyli w Unii Europejskiej. Tutaj co 5 lat, znaczy ostatnio było w 2018 roku głosowanie krajów członkowskich, czy dopuścić w dalszym ciągu ten proces do stosowania. No niestety zostało to przegłosowane, że mamy dopuścić. Polska głosowała za tym, żeby stosować. To tutaj jest poziom też taki ogólnoeuropejski. Teraz najbliższe głosowanie będzie właśnie pod koniec tego roku. I tutaj wiele się wydarzy, przy czym powiem szczerze, taka wizja nie jest zbyt optymistyczna, moim zdaniem przynajmniej. Mianowicie dlatego, po pierwsze sytuacja geopolityczna, wiadomo, ostatnio też tam wpływa tą kwestię nawozów sztucznych i tak dalej, gdzieś tam wchodzą, odgrywają rolę, więc ten glifosat mimo, że nie jest nawozem, ale też jakby środkiem takim chwastobójczym gdzieś tam jakby w tej branży rolniczej, więc tutaj jest duży nacisk, to po pierwsze. Po drugie, jest bardzo duży nacisk koncernów agrochemicznych na to, żeby stosować, w sensie tych producentów. I tutaj mam takie dane, na przykład w samym tylko 2021 roku Bayer wydał blisko 8 milionów dolarów na lobbying, w tej kwocie się zawiera wynajęcie jakichś tam firm lobbyingowych, takich pośredników, które gdzieś tam w tym działały. Dodatkowo w ostatnim czasie BAS, czyli też kolejny producent, ponad 3 miliony, Syngenta 1,2 milion i tak dalej, i tak dalej. No to są ogromne środki, jakby tutaj pokazuje o co się gra toczy, tak? No jakby toczy się wielkie zyski. W samym 2020 roku na całym świecie sprzedaż glifosatu przyniosła 8 miliardów dolarów. Więc to są ogromne pieniądze, a ten glifosat jest najbardziej popularnym składnikiem, to przypominam, na świecie, jeśli chodzi o takie środki chwastobójcze, to jest to. W Polsce w tej chwili jest chyba ponad 90 środków zarejestrowanych na bazie glifosatu, bo to reguluje Ministerstwo Rolnictwa, no więc ta branża ma się dobrze i też ci użytkownicy, czyli głównie rolnicy, wcale nie chcą z tego rezygnować, bo po prostu tutaj jakby tam szybkość zbiorów, gdzieś tam jakieś tam większe plony, które oczywiście możemy dyskutować o tym, bo to jest jakby pojęcie względne wszystko. Gdzie są koszty zewnętrzne, gdzie jest branie pod uwagę właśnie zdrowia, kondycji ziemi i tak dalej. No to więc wracając do tematu, pod koniec roku się powinno, czy też na początku roku okazać, czy ten glifosat zostanie przedłużony, ale jeszcze taka ciekawostka w tym zakresie. Mianowicie obecnie trwają takie konsultacje, czy też trwały, teraz będą wyniki podane, gdzie europejska EFSA, czyli Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i ECHA, czyli Europejska Agencja Chemikaliów, zbiera jakby dane na podstawie tam też takich reakcji pochodzących od jakby branżowców, też od jakichś tam powiedzmy organizacji obywatelskich. No i tych bardzo dużo, bo ponad 2400 takich jakby tam wniosków wskazujących tam, czy jakieś tam szkodliwość i tak dalej wpłynęło. Oni mają się tym zająć, z tym, że to też jest ciekawe, bo oficjalnie tam wyczytałem to chyba gdzieś tam na stronie EFSY, że oni zbiorą to do końca roku, natomiast jakby taki pełen obraz będą mieli w lipcu 2023. To ja się pytam, to w jaki sposób oni chcą głosować teraz na koniec roku, albo w jaki sposób, skoro mieli 5 lat, jak to ułożyli w czasie sobie, że wyszło im tak, że jakby pełne dane będą mieli po tym głosowaniu już, tak? No to jest jakiś kolejny absurd. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale mam nadzieję, że wyczerpałem. To może właśnie w takim razie trzeba czekać na Unię Europejską, czy możemy coś sami próbować
zrobić z tym faktem. Zaczęłam się zastanawiać, jak tutaj pani teraz przedstawiła swoją wypowiedź. Generalnie w przepisach mamy mowę o użytkownikach profesjonalnych. Może rzeczywiście warto by było, ale to też jakby no, z naszego poziomu podejrzewam, że może nie być dużo możliwości, ale jakby wskazanie na takie profesjonalne używanie tego, tak? No samych tych użytkowników profesjonalnych w jakiś sposób tutaj. No, podobnie nie mam jakiegoś rolnika na przykład tutaj, który mógłby nam powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie pracy w rolnictwie, jak ten środek jest, nie wiem, może mocno potrzebny do tego, żeby w ogóle ta produkcja rolna funkcjonowała w taki sposób, jaki funkcjonuje teraz, bo też pan tutaj podkreślił, że jednak to jest też takie główne jakby miejsce zbytu też tego produktu. Więc no, jakoś tak zaczęłam się zastanawiać nad jakimś takim rozwiązaniem jakby no, przepołowionym na zasadzie tego, że jeżeli mamy użytkownika profesjonalnego, narzucamy na niego pewne obowiązki, że on musi prowadzić dokumentację, musi wskazywać, musi szkolić tych pracowników, musi tą dokumentację przechowywać, musi cały czas jak gdyby być taki do kontroli, no to może to jest jakieś takie rozwiązanie pośrednie, ale do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej dyskusji, żeby nie używali tego ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą w ogóle, jak to się używa. Jednak jest to środek niebezpieczny. Można na chwilkę? Tak, przeczytać lot. Tak, bo ja tutaj przyniosłem ze sobą opakowanie najpopularniejszego środka na świecie, jeśli chodzi o ten na bazie glifosatu. I tutaj w instrukcji obsługi jest napisane między innymi, że nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. Nie wiem, co dla Państwa to oznacza, ale dla mnie to oznacza, że to jest jakieś ryzyko i że w tym miejscu stosując narażamy powiedzmy dzieci czy tam osoby korzystające z tych terenów na jakieś tam no, ubytki w zdrowiu i tak dalej. Natomiast jest tu cała oczywiście pytanie, jak to stosować na polu ziemniaków, jakieś tam cebuli i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa, tutaj wracając do rolniczego jakby wątku, ale jeszcze wracając do tego przestrzeni publicznej, a czym się różni osiedle od terenu rekreacyjnego? W sensie, no jakby na osiedlu tak samo bawią się dzieci, właśnie chodzą ludzie z psami na spacer, ogólnie nie wiem, tam sobie ktoś biega i tak dalej, więc jeśli tutaj nie można stosować, bo wynika z tego, że jakieś jest zagrożenie, czyli dla mnie logiczne jest, że tak naprawdę nigdzie się nie powinno tego stosować, no bo to jest po prostu szkodliwe. Dlatego tak chciałem, wracając do tego, jak tutaj producent o tym pisze. Inna sprawa, że zrzuca odpowiedzialność na użytkownika, gdzie nie każdy, tutaj też nie zawsze trzeba winić jednak tych użytkowników, no bo po prostu wiadomo, to jest potężna reklama, gdzieś tam wszyscy tak chwalają i tak dalej, nie każdy czyta, no niestety. Nie każdy też musi wiedzieć, że skoro coś jest dopuszczone do użytkownika, to znakiem tego dokładnie. I takie negatywne konsekwencje przynosi. Pani Magdaleno, a pani jakie widzi wyjście z tego problemu jako zaangażowana mieszkanka, która no, i zna głosu mieszkańców i trochę próbuje wskać na urząd. W jaki sposób można tutaj szukać ratunku? Nie uważam, że to jest bardzo trudne. Znaczy, wszystko jest teraz trudne ostatnimi czasy. Przede wszystkim ludzie nie mają świadomości, moim zdaniem, ani ci dozorcy, którzy używają preparatów z glifosatem, ani mieszkańcy też nie wiedzą. Kiedy widzą, że chodzi pan czy pani polewa czymś prawężniki, oni, nie wiem, widzą tam, nie mają pojęcia, że to jest trucizna. Tak? Znaczy wiem, bo rozmawiam na ten temat. Oni nie wiedzą, że jeśli potem ich pies tam podejdzie, będzie to lizał, to może się zatruć. Nie wiedzą, że jeśli to spłynie z wodą do miejsca, gdzie bawią się dzieci, te dzieci będą, nie wiem, brały piasek do ręki i potem do buzi, to mogą się zatruć. Wszystko nie wiedzą. Nie ma takiej informacji. To jest to, o czym Państwo mówicie, o tym silnym logo i silnych reklamach, które trafiają, jak to jest dobry środek. Natomiast nie ma informacji o tym, że ten środek zagraża. Tak? Nie ma takiej informacji.
Ja od pierwszej ręki wiem, że jest on również w rolnictwie nadużywany. Ja tutaj mam opowiadać te historie, które ktoś, którym zostały opowiedziane, do czego się go używa, ale nie używa się go, znaczy z tego, co mi opowiadano, nie tylko używa się go w taki sposób, jaki powinien być używany. Tak? Więc no, to jest bardzo duży problem, przede wszystkim moim zdaniem problem świadomości, kiedy dla wielu ludzi jest to no, bardzo proste, wylać ten środek i znikną rośliny, które wyrastają tam, gdzie nie chcą, żeby się wyrastały. U nas no, cały czas jest taki w wielu miejscach myślenie, że ten postęp nasz, tak, jest związany z tym, że tam gdzieś będzie beton, a nie będzie roślinek. Tak? Znaczy, no to jest też z tego typu myślenie, które trochę już na szczęście się kończy, zmienia, ale nadal jest. Znaczy, te rośliny jakby są naszymi wróżkami czasami. I użycie proste takiego randału, takiego glifosatu, no to jest takim błogosławieństwem. Tak? Nie w ogóle bez myślenia w ogóle o konsekwencjach, znaczy w ogóle nie wartej świadomości, jeszcze raz powtarzam. Myśmy, no nie wiem, to może jeszcze dokończę tą naszą historię, bo myśmy się skontaktowali z Instytutem Spraw Obywatelskich, widząc właśnie jakieś informacje, że Toruń jest miastem wolnym, od wtedy, o tym, o czym była mowa, wolnym od glifosatu. No się okazało właśnie, że nie, ale odpowiedziano nam, żebyśmy wystąpili do Urzędu Miasta o udzielenie w ramach dostępu do informacji publicznej, o udzielenie informacji, czy dokonywano zakupów w ostatnim roku, czy w ostatnich latach, tak, takich preparatów. No i dowiedzieliśmy się, że nie. Tak, musimy się pamiętać, że nie. Jest to też jakiś sposób, który można, no nie wiem, jeszcze skontrolować, tak, to czy miasto, czy jakaś instytucja, czy gmina kupowała takie środki. Natomiast tak jak wspominam, no, to spółdzielnie są jakby poza tym. U nas w ogóle tą samą firmą, która obsługuje miasto, jest to sama firma, która obsługuje wiele spółdzielni, więc ja trochę nie wierzę w to, żeby nie używała ich, czy w ogóle jest to, czy w ogóle jest to bez sensu. No, na jednym trawniku będą go wylewać, na drugim nie będą go wylewać. To jest trawnik miejski, a to jest trawnik spółdzielniany. Więc myślę, że taką podstawową rzeczą jest to, że ludzie muszą uzyskać tą świadomość, ale nie wiem, kiedy ją uzyskają, jak to zrobić teraz w tych różnych czasach, kiedy no, robiliśmy się wiele rzeczy. Ale ci, którzy jesteśmy aktywistami, jesteśmy jakoś zaangażowani, próbujemy robić tak, jak mówię, wiele rzeczy jednocześnie. No ale jest to bardzo ważna sprawa. No więc dla mnie to, jeśli mieszkańcy będą mieli świadomość, to oni wtedy nie będą chcieli, żeby ten preparat był stosowany. Wtedy możemy działać jakoś większą grupą, bardziej naciskać na władzę. To tutaj to pytanie do osób obecnych na żywo. Świadomość faktycznie jest tym, czego brakuje, czy też no, pytając brutalnie, niewiele to zmieni, bo po prostu nie jest to temat, który będzie interesował więcej osób niż jakąś garstkę najbardziej zaangażowanych, najbardziej zapalonych zwolenników ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. Też może po prostu będzie zawsze 20, 30, 50 innych ważniejszych tematów, którymi warto występować, a to takim nigdy nie będzie, bo po prostu coś. Ja sobie pozwolę teraz odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście edukacja jest kluczowa, jak powiedziałem. I to nie jest tak, że interesuje tylko 20 czy 30 osób, ale z własnym doświadczeniem pracy w samorządzie wiem, że w ogóle kwestie związane z zielenią miejską, z ekologią, z łąkami kwietnymi, z przecinaniem drzew są dla mieszkańców kluczowe, coraz bardziej istotne. Na podstawie głowy mogę stwierdzić, że w tych konsultacjach, o których wspomniałem, kwestie zieleni miejskiej, utrzymania tej zieleni, dbania o drzewa, dosadzanie drzew, niewycinanie drzew, kwestie łąk kwietnych były po prostu poświęcone, bo na to najwięcej czasu tak naprawdę. Więc mieszkańcy w
wcale nie są obojętni wobec tego typu tematyki. I wydaje mi się, że to, co zresztą mówiła pani Marta, że to jest kwestia świadomości, no bo my wysyłamy informacje do urzędu w ramach dostępu do informacji publicznej, pytając, czy urząd używa glifosatu. I w tym momencie ja państwu powiem wszyscy, o co chodzi, co to jest glifosat. Wszyscy się zastanawiają w ogóle, z czym się to pytanie w ogóle je, bo osoby, które są zaangażowane w tą sprawę, tak jak ludzie tutaj z Eco-Rower czy z Instytutu Spraw Obywatelskich, żyją tym tematem i im się wydaje, tak jak każdym po prostu osobom, które są zafascynowane jakąś tematyką i w niej głęboko siedzą, że wszyscy o tym wiedzą. Otóż nie, nikt o tym nie wie. Nikt. Ja się dowiedziałem o tym zimą, że w ogóle jest coś takiego jak glifosat. Pierwszy raz usłyszałem tą w ogóle nazwę. Więc jeżeli nie będziemy wychodzić do mieszkańców z informacją, z taką informacją, jaką panowie im przekazali, że to nie jest wyimaginowany problem, że to problem dotyczy nie tylko zwierząt, ale dotyczy ludzi, dotyczy dzieci. No tutaj czytałem, przychodząc tutaj na to spotkanie, przeczytałem kilka artykułów właśnie opublikowanych na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich, gdzie badania były zatrważające, że w Polsce dzieci miały, badania były przeprowadzone wśród dzieci, gdzie wykazały te badania, że dzieci miały w sobie elementy związane z glifosatem, szkodliwe. Więc tego typu informacja przekazana mieszkańcom, że można tego w sposób bardzo prosty uniknąć, nie kupując i nie stosując środka, który można zastąpić prawdopodobnie czymś innym, bo ja nie wierzę, że to jest jedyny możliwy środek, którego nie da się po prostu w żaden sposób zastąpić. Myślę, że się da. Więc tego typu informacja, która może, mówiąc już teraz troszeczkę po PR-owsku, przerazi ludzi, bo te badania, czy kwestia ostatnio psów w Łodzi też jest istotna, no na pewno doprowadzą do pożądanych przez nas rezultatów, ale nie natychmiast. Natomiast jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, tutaj powiedział Przemek, że czas nie jest najlepszy dla tego typu akcji, bo nie jest. Kwestia związana z jednostkową sprawą danego mieszkańca, działkowca, spółdzielni mieszkaniowej, okej. Okay. Ale jeżeli mówimy o rolnictwie, to jest i będzie to problem, ponieważ światu grozi w najbliższych latach niedożywienie albo nawet głód w związku z wojną w Ukrainie. I o tym mówi się od dawna, że w magazynach zboża w portowych miastach Ukrainy zalegają miliony ton zbóż, które nie są w stanie w żaden sposób stamtąd wypłynąć. A przypominam, że takie kraje jak Etiopia czy Jemen korzystają z ukraińskiego zboża w 40-60%. Więc jeżeli teraz ten temat, załóżmy glifosatu lub w ogóle pestycydów, poruszany w takim kontekście globalnym, on nie ma najlepszego czasu. Bo teraz będzie to raczej szło w kierunku wyprodukujmy cokolwiek jak najszybciej, poza wszelkimi kosztami ekologicznymi, żeby ludzi po prostu wyżywić. Problem w tym, że stosowanie takich środków, czy generalnie pestycydów, sztucznych nawozów, to jest zbrodnia właśnie na produkcji żywności i jeden z głównych problemów właśnie, bo to jak takie środki wyniszczają glebę i żyjące tam organizmy, których oni zbędne wytworzyć próchnicę, to jest jakaś masakra i to też jest kolejna właśnie rzecz, o której się bardzo mało mówi, no ale temat rozmowa nie, może się do tego wrócimy w późniejszej części naszej rozmowy. To do pana Rafała bym jeszcze pociągnął za język trochę. Świadomość, i tu pytanie do każdego innego, świadomość mieszkańców, okej, rozumiem, to jest jedno, ale jak to jest właśnie na poziomie samorządów, z którymi na przykład rozmawiacie, jesteście w kontakcie, współpracujecie, czy takie tematy się w ogóle przewijają, a jeśli tak nie, to dlaczego właśnie? I tutaj jakby uzupełniające pytanie, jak to zmienić, żeby właśnie też w samorządach się ta świadomość zrodziła? Szanowni Państwo, sprawa jest banalnie prosta. Otóż jeżeli mieszkańcy są uświadomieni, że jest to substancja szkodliwa, to są w stanie naciskać na władze samorządowe, żeby tego nie stosowały. I to jest naturalne. Jeżeli samorząd ma środki i chęć do tego, żeby edukować mieszkańców, ma do tego możliwości poprzez, przecież jest organem prowadzącym szkoły, prawda? Wystarczy zaprosić organizację taką jak Eco-Rower do szkół i poinformować o tym nauczycieli, dzieci. Jest ogrom możliwości, żeby mieszkańców poinformować. No, ja przypominam, że jeszcze niedawno normalne było palenie w lokalach publicznych, a jak wchodził zakaz
palenia w środku, to było wielkie larum, że to się nie da, że te knajpy poupadają. No teraz proszę sobie wyobrazić, że przychodzą Państwo do restauracji i ktoś pali papierosa. To jest zmiana w ogóle rewolucyjna, tak? Która się dokonała po prostu w bardzo krótkim czasie. I wydaje mi się, że teraz te zmiany są możliwe do przeprowadzenia, tylko potrzebna jest determinacja, potrzebne są organizacje takie jak Rower, potrzebne są takie organizacje jak Instytut Spraw Obywatelskich, tego typu debaty i po prostu informowanie, edukowanie mieszkańców. To jest jedyna możliwość, bo jeżeli mieszkańcy będą naciskać na samorząd, żaden prezydent, żaden burmistrz nie lubi, jak się to krytykuje. Nawet teraz mamy takie możliwości jak media społecznościowe, to jest po prostu idealne narzędzie do tego, żeby wyrazić swoje zdanie. Nikt tego nie lubi. A tutaj nie potrzeba jakichś większych inwestycji, ogromnych milionów, żeby budować komuś drogę, żeby zbudować komuś basen. To po prostu wystarczy wydać zakaz stosowania jednego środka, który jest pestycydem szkodliwym dla mieszkańców, szkodliwy dla przyrody i dla zwierząt. Prosta sprawa. Ktoś chciałbym uzupełnić, dlaczego samorządom, nie wszystkim, ale w dużej mierze nie zależy i no i właśnie jak są, ja to zmieniać. Znaczy, ja nie bardzo tutaj o samorządach się mogę chyba wypowiedzieć, bo ja jakby nie z tego punktu widzenia tutaj ciężko będzie się wypowiedzieć. Być może jest tak, jak tutaj przedmówca mówił, że im więcej mieszkańców, tak jest to wspólnota samorządowa, więc im więcej mieszkańców naciska na organy władzy, to tym bardziej te organy no jednak muszą jakąkolwiek decyzję podjąć. Jeżeli podejmą decyzję w złym kierunku, no to wtedy jak gdyby no to poparcie dla nich oczywiście zmaleje i jeżeli zostaną postawieni w niekorzystnym świetle, no to jest to na pewno jakaś metoda. Natomiast ciężko mi się tutaj wypowiadać ze strony jakby samorządu. Ja uważam, że świadomość jako taka i budowanie tej świadomości jest rzeczywiście też kluczowe. I to zarówno u mieszkańców, jak i u organów władz, myślę, że również, tak? Bo gdyby przekazanie tego też troszeczkę od góry idąc, też wydaje mi się jakimś takim dobrym rozwiązaniem, bo być może sam pan przyznał, że nie wiedział, co to jest glifosat, więc być może, że włodarze wielu miast po prostu nie znają tego problemu i nie wiedzą, co to jest. Otóż to. Najzwyczajniej w świecie. I być może warto właśnie w tym kierunku też w jakiś sposób uświadomić. Z drugiej strony znaleźć alternatywę, pokazać, że okej, nie używamy tego glifosatu, ale jest alternatywa, można zrobić coś zupełnie innego. Jest to fajne, ekologiczne. No, dlatego no, taka inicjatywa no, jest jak najbardziej konieczna, myślę, na wielu frontach tak naprawdę. I te indywidualne przypadki, i mieszkańcy, i włodarze po prostu poszczególnych miast, gmin. Myślę, że w tych małych gminach na przykład to zupełnie w ogóle będzie duży problem, biorąc pod uwagę też te kwestie rolnicze, podejrzewam. Natomiast, nie wiem, może jest... Ciężko zawsze jest znaleźć rozwiązanie idealne, może jakieś chociaż półśrodki tak naprawdę stosować. No. Może teraz nawet w gminach rolnicy, jeżeli już ktoś ma produkcję rolną, to są jakieś ogromne przedsiębiorstwa tak naprawdę, tak jak ja z własnego punktu widzenia jak widzę. Więc no tam na pewno będzie ciężko, ale jeżeli ktoś faktycznie, nie wiem, przyjeżdża sobie na działkę gdzieś tam, to jeżeli do niego dotrze taka informacja, że no dobrze, tutaj ma pan, który ma ileś tam hektarów, no inaczej sobie nie umie poradzić, ale ja na małej działce, czemu nie, tak? Więc no ta świadomość jak najbardziej, budowanie tej świadomości, myślę, że tak. Podchodzimy do tego zdania. Bo przypomniała mi się jedna ciekawa rzecz. Otóż Fundacja to Rower wyprodukowała takie magnesy. Główno wolno od glifosatu, czy łódź wolno od glifosatu. Mam tutaj na miejscu. Tak, proszę sobie wyobrazić, dlaczego o tym wspominam, bo myśmy te magnesy przyczepili na lodówce po prostu w pomieszczeniu socjalnym, tak? I wszyscy się pytają, o co chodzi? Co to jest ten glifosat i od czego to miasto jest wolne? Więc to pokazuje, że ludzie pojęcia zielonego nie mają, jak szkodliwy jest ten środek. I tego typu w ogóle akcje, jak zwykły magnes, powoduje jakieś zainteresowanie, powoduje jakby uświadomienie części mieszkańców, którzy po prostu się, nawet urzędników, tak, którzy nie wiedzą po prostu z czym się tą sprawę w ogóle wiąże i o co chodzi. Jeszcze tylko jeśli mógłbym słowo o tych, co prawda nie w 100% samorządach, ale tak bardziej no, ogólnie jako miasto.
to mam takie wrażenie, dosyć takie no, nieoptymistyczne, mianowicie taką wizję, że w Łodzi wszelkie inicjatywy, które wypływają czy to od mieszkańców, czy to od aktywistów, które nie wyszły jakby od no, tam gdzieś z biura pani prezydent, czy tam gdzieś z urzędu, to są z góry traktowane na zasadzie konfrontacyjnej, jakiejś takiej walki, że tutaj nie ma wspólnego interesu, który powinien być wspólnym interesem właśnie dobro mieszkańców, czy tam w ogóle na naszej przyrody, drzew i tak dalej, jakiś tam, nie wiem, retencji, tylko po prostu jest jakieś na siłę udowadnianie, za chwilę wchodzą jakieś polityczne przepychanki i tak dalej, czyli jakby ten interes główny został całkowicie zepchnięty na drugi plan. No i takie wojenki właśnie. I to jest bardzo przykre, bo oczywiście inaczej funkcjonuje mniejsze miasto jak Głowno, ale jednak pokazuje, że się da, tak? No jakby struktura urzędu, no powiedzmy tam jest mniej ludzi zatrudnionych i tak dalej, ale jakby zasady funkcjonowania są no, podobne wszędzie, tak? Czy to jest mniejsze miasto, czy większe. Więc jakby tutaj no, mam właśnie taką gorzką refleksję trochę. W przypadku Łodzi to scenariusz zazwyczaj, znaczy nie wiem czy zazwyczaj, może to nadużycie, ale zdarza się, że rzeczy wygląda tak, że zgłaszają coś organizacje pozarządowe czy jakieś grupy zewnętrzne. Temat jest wyśmiewany, uznawany za niemożliwy, a po roku czy po dwóch latach jest zgłaszany jako pomysł Urzędu Miasta lub Pani Prezydent. Więc zobaczymy, jakie jeszcze nowości się pojawią, bo myślę, tak jest związane. Muszę tutaj zająć stanowisko, takie bardzo krótkie zdanie. Otóż my tak nie robimy i chciałbym jeszcze raz podkreślić, że traktujemy bardzo poważnie organizacje pozarządowe, na co dowodem chyba jest to, że jak mieliśmy się zaprezentować w telewizji jako miasto w jednym z programów śniadaniowych, to dano nam możliwość zaproszenia gości, za które zaprosiliśmy Fundację Ekolowa, czyli wystąpiliśmy razem z ekologami. Więc to jest chyba dowód na to, że po pierwsze nie walczymy z organizacjami pozarządowymi, tylko je wspieramy i się nimi chwalimy na zewnątrz. Więc tak wydaje mi się, że każdy samorząd powinien postępować, bo ta oddolna inicjatywa jest kluczowa dla samorządności lokalnej. Tak w ogóle, jeżeli ktoś ma pytania tutaj na sali, albo ktoś onaj nas słuchający, to proszę je zadawać. Ja będę na nie cierpliwie czekał, w międzyczasie zadając pytania jeszcze ze swojej strony. A czy nie będzie to trochę tak, że zakażemy tego nieszczęsnego glifosatu teoretycznie, uwolnimy się od niego, to zaraz firma X, Y i Z wymyślą 100 innych środków, które będą szkodziły tak samo, albo i gorzej, to nie będzie cały czas taka nieustająca walka z wiatrakami? Ja może w międzyczasie też zapowiem, że to wydawało mi się przeczytać pytanie pana, ale też w komentarze, co pani mecenas powiedziała, że może powinniśmy znaleźć już wyprzedzająco taki środek, taki preparat, który będzie bezpieczny i zgłosić, znaczy postulować w tych różnych instytucjach, żeby używano tego środka, może tak, aby było dobre rozwiązanie. Właśnie, bo to jest z tymi środkami też. To pytanie do pana, tak? Bo pan tutaj ma szeroką wiedzę na ten temat. Jak to jest z tymi środkami? Czy te wszystkie środki, które są dopuszczone, one zawierają ten glifosat? Czy to jest tak, że jakby szeroki jest zasięg po prostu tej substancji w tych preparatach chwastowórczych? No to powiem coś znowu trochę tak mało optymistycznego. Mianowicie temat glifosatu, tak z grubej rury trochę wyskoczę, to jakby według wielu jest to temat zastępczy. Czyli jakby wystawili trochę takiego, no jak to nazwać, kozła ofiarnego do strzelenia, natomiast gra toczy się o wiele większą stawkę, bo na przykład tutaj niedługo zresztą będziemy mieli na stronie wywiad z panem Serainim, który zasłynął z tego, że robił badania na szczurach dotyczące właśnie wpływu Roundupu, ale też tam GMO się pojawiało. Został na początku totalnie zdyskredytowany, no jakby zjechany wręcz, w zasadzie prawie upadł jako autorytet naukowy. Oczywiście po latach się okazało, że
miał na tyle racji, że tam gdzieś tam miał, został zwrócony mu honor. Różne periodyki takie specjalistyczne z powrotem zaczęły publikować jego pracę. Natomiast no, on mówi, że jeśli chodzi o ten najpopularniejszy skład, przepraszam, produkt zawierający glifosat, to tam glifosat jest najmniej toksycznym składnikiem, a tak naprawdę nie wiemy, co tam do końca jest. Więc jakby... I oczywiście macie Państwo rację. Glifosat pewnie pojawi się zaraz nowy, no bo to jest kwestia nie substancji, tylko kwestia zmian systemowych i kwestia podejścia ogólnego. Tak naprawdę na czym nam zależy? No bo biorąc pod uwagę na przykład rolnictwo, tak? No zależy nam w tej chwili teoretycznie tym, którzy stosują, żeby tam wysokie plony były, nie wiem, jakieś tam łatwiejsze odchwaszczanie i tak dalej. Przy czym, no już jakby, no może to źle zabrzmi, ale abstrahując od tej sytuacji geopolitycznej, o której wspominaliśmy, to mamy sytuację, gdzie po prostu miliony ton żywności się marnuje. Często na polach gniją zbiory albo w magazynach. Kwestia, nie wiem, jakiejś tam, można wręcz powiedzieć, epidemii otyłości, kwestia tego, jak jest dystrybuowana żywność, więc tak naprawdę w takim, no powiedzmy, bezpiecznym momencie to tej żywności wcale nie brakuje i my nie musimy po prostu na chama, na siłę robić zamiast, nie wiem, kurczę, tonę z hektara, to tonę 300, bo nam to coś zmieni. No mówię, to jest kwestia ogólnosystemowa, kwestia tego wliczenia, internalizacji tych kosztów zewnętrznych, czyli zdrowia, kosztów leczenia, kosztów degradacji środowiska, kosztów degradacji gleby, kosztów zatrucia wód, gdzie w Polsce mamy w ogóle przecież bardzo fatalną wręcz sytuację, jeśli chodzi o zasoby wodne. No więc właśnie to trochę takie odwracanie, jak to się mówi, polityka końca rury, czyli skupiamy się na tym, jak już powiedzmy, no zrobić, żeby mniej truło, przy czym zamiast się zastanowić, co zrobić, żeby w ogóle nie truć, albo jakoś zmienić to podejście, więc to takie punkt widzenia. Tak, pytanie jest podobno, tak? Nie wiadomo, czy to... Ja mam pytanie do pani Magdaleny, bo nie dokończyła tej historii, co tam jej Łanik powiedział, co jest rane, to jakby mogła to dokończyć. Pewnie nie było słychać, to pytanie do pani Magdaleny, prośba o dokończenie historii z rolnikiem, co tam było rane. No tak, znaczy historie, które mnie opowiedziałam, że na mój podpór chcę uczestniczyć koniecznie. Historie, które mi były opowiadane, znaczy były opowiadane takie, od osób, które to widziały niestety, że suszy się cebulę blendapem albo kaszę ryczaną, żeby w nią pleś nie wchodziła, tak? No to nie jest używane tylko tak, jak powinno być używane, ale jest używane po prostu w takich celach, które mają ułatwić, no, umożliwić, nie wiem, oddanie pewnych zbiorów w takim stanie, nie wiem, które będą dobrze wyglądały, tak? Niestety, no nie, nie, no to jest ta, taka nieprzyjemna również strona tego, że Roundup jest, czy w ogóle glifosat, tak, bywa używany w sposób, no, niewłaściwy zupełnie, niezgodny z zasadami tymi, no, jakie powinny obowiązywać, tak? No to ja przekazuję to, co mi opowiadano, to, co widziałam. Nie od osób, które to robiły, tylko osób, które to widziały. Przykro takie informacje. Dobra, dziękuję. Ja bym chciał połączyć może w takim razie dwa wątki. Ten jeden, który się tu już trochę przewijał, czyli było trochę o łąkach kwietnych, trochę właśnie o tych drzewach, na których ludziom zależy. I o tym budowaniu świadomości. Tak rozmawiam z różnymi ludźmi, czy z mieszkańcami, czy z jakimiś osobami współpracującymi z mieszkańcami, czy bardziej zaangażowanymi urzędnikami, to chyba to docenienie przyrody jest tym, co się najbardziej w ostatnim czasie zmieniło w miastach i jakby wśród mieszkańców, że zaczęliśmy rozumieć, doceniać i bronić tych drzew, tych łąk, tych nieużytków nawet, które też są bardzo cenne. I może właśnie im więcej będzie troski
o te drzewa, o te łąki, tym automatycznie będzie większa troska o to, by nie było glifosatu i całej tej reszty. I to jakby nie da się oderwać jednego od drugiego. Im będzie większa świadomość mieszkańców, właśnie troska mieszkańców o tą przyrodę w mieście, tym z automatu będzie większa troska o to, żeby się pozbywać takich świństw. No, ale to się dzieje, proszę Państwa. Przecież wszyscy znamy historię z rewitalizacji tak zwanej przestrzeni publicznej, zwłaszcza rynków dużych czy małych miast, gdzie samorządy, które są nagle zaskoczone skalą oburzenia mieszkańców, gdy wycina się drzewa i robi się tak zwaną patelnię w środku miasta. Mamy przykłady nawet naszego województwa tego typu samorządów, tego typu miast. I proszę zauważyć, jakie to budzi kontrowersje, jakie to budzi opór. Zresztą w Łodzi też mamy tego typu przykłady, jak na przykład Plac Dąbrowskiego, który też ma być przebudowywany, bo ktoś sobie wymyślił, że ma wyglądać tak, a nie inaczej, nie konsultując tego z nikim tak naprawdę. Więc oczywiście, że ma Pan rację, że jeśli mieszkańcy doceniają zieleń miejską, jeżeli oburzają się na każdy przykład przycinania drzew, na każdy przykład wycięcia jednego czy dwóch drzew, na przykład uschnięcia drzew, no to naturalnie to się przekłada i oczywiście dbają też o przestrzeń publiczną. Oni wiedzą lepiej niż często urzędnicy, że tutaj musi być cień, tutaj musi być jakaś zieleń, która ma mnóstwo korzyści dla miasta, dla jego stosunków wolnych, dla cienia, dla temperatury, dla w ogóle na komfortu życia w tym mieście, tak? No bo nikt nie chce żyć w mieście. Mieliśmy zresztą w niedzielę temperaturę 33 stopni, muszę sobie wyobrazić teraz w takim, za przeproszeniem, kłótnie spędzić dzień na rynku, tak? No to ja gratuluję po prostu tym urzędnikom, którzy coś doprowadzili do tej sytuacji. Więc oczywiście świadomość ekologiczna mieszkańców rośnie. My to widzimy, dlatego budujemy strategię rozwoju miasta w oparciu o błękitną, tak zwaną błękitno-zieloną infrastrukturę, na którą się składają lasy, wody, no i generalnie tereny zielone. Więc miejmy nadzieję, że więcej miast pójdzie w tym kierunku i za 15 lat będziemy żyli w innym kraju. Pani Magdaleno, widzi Pani, że w Koninie właśnie to też jest wątek, który coraz więcej osób jakby jednoczy, angażuje, zieleni w mieście, czy przyroda generalnie? Myśmy mieli w ogóle taką inicjatywę, żeby Koninie stał się zielonym miastem. Jak Państwo wiecie, my jesteśmy w Polsce Wschodniej. Tutaj do niedawna mieliśmy kopalnie węgla, które są zamykane. Przechodzimy teraz taki proces transformacji. Właśnie po zakończeniu już korzystania z tych odkrywek. I to jest pytanie, jak ma wyglądać Konin. Między innymi nasze stowarzyszenie proponowało, żeby Konin stał się miastem zielonym. Były tutaj takie dużo rozmów na ten temat przed pandemią. Te rozmowy niestety w związku z pandemią prawdopodobnie teraz zwolnią, no, przestało to być najważniejszym problemem. Mieszkańcy na pewno chcą, żeby tak się stało. Na przykład jeśli my na naszym Facebooku pokazujemy wykaszane łąki przed dniami, kiedy wiadomo, że będzie sucho przez tydzień czy dwa, łąki, trawniki na osiedlu, to jest bardzo duży odsetek. Na przykład to są zasięgi 15 tysięcy ludzi, na to wchodzi, na takie krytycznie się wypowiada. Niewiele to zmienia niestety w polityce. Czy to miasta, czy spółdzielni. Ale mieszkańcy chcą. I natomiast chcą, żeby miasto stało się zielonym miastem, żeby to polityka taka długofalowa w tym kierunku zmierzała. I na pewno to, co ja obserwuję, bo interesuję się tym aktywnie, się tą sprawą zajmowałam, zmniejsza się na szczęście ilość wycinanych drzew. Liczba wycinanych drzew, tak? I o te drzewa się bardziej dba, jest dużo nasadzeń, więc tak, zmienia się świadomość, zmienia się perspektywa, w tym sensie, że przynajmniej dla władz i dla zarządów spółdzielni
właściwe jest publiczne wypowiadanie się, że nie wiem, nie wycinamy drzew, dbamy o zieleń, tak? Robimy to i robimy tamto. Nie zawsze jest to zgodne z tym, co się potem dzieje, ale przynajmniej deklaratywnie już te instytucje wiedzą, że gdyby mieszkańcy popierali, to powinny w ten sposób działać. A to, panie Miłopile, to jakieś tutaj doświadczenia ze strony stowarzyszenia, które co prawda ze strony zwierząt właśnie podchodzi do ochrony środowiska. No ale właśnie zwierzęta to przez długi czas były koty. Tutaj widać też, że jakby w społeczeństwie budzi się świadomość, że musimy się otroszczyć o także inne zwierzęta, te na co dzień tak niezauważane. Myślę, że tak. No jakby, jeśli chodzi o pestycydy i te środki chemiczne, to największa tutaj grupa no to takich spraw, powiedzmy też sądowych, no, niestety, dotyczyły pszczół. No i po prostu, bo to są jakby te kwestie właśnie związane z rolnictwem, bo to jest wtedy na jakimś obszarze, powiedzmy, znacznym. Gdyby jest możliwość konstruowania troszeczkę innych i też i przestępstw i innej odpowiedzialności odszkodowawczej, bo to już są jakieś znaczne rozmiary, ale to jest dla mnie na przykład porównywalne z tak jak co do tej historii z tymi psami, bo to jest jednak tam też było to w znacznych rozmiarach, tak jak dla mnie. Natomiast faktycznie z tymi pszczołami rolnicy i te osoby, pszczelarze tak naprawdę, którzy się tym trudnią, no, mają jakiekolwiek możliwości, jest procedura powiedzmy nawet gminna co do tego, w jaki sposób zgłaszać, jest komisja powoływana gminna, która wykonuje określone czynności, zabezpiecza w jakiś sposób powiedzmy materiał, który później ten rolnik może wykorzystać, ten pszczelarz może wykorzystać do sprawy sądowej. I to, tak jak widziałam, gdyby robiąc taki przegląd powiedzmy orzecznictwa, przygotowując się tutaj przed tym wystąpieniem, no to były takie sprawy, no, które są i które faktycznie, no, myślę, że niektóre sądy no, jakby nie widziałyby w tym nic dziwnego. Natomiast odnośnie zwierząt takich domowych, ja powiem tak, ta świadomość się zmienia. Zmienia się też w orzeczeniach sądów. Sądy zupełnie inaczej zaczynają rozstrzygać. Naprawdę kiedyś pies, kot, no ciężko było czasami przekonać ten sąd do jakichś pewnych racji. W tej chwili naprawdę te orzeczenia idą w bardzo dobrym kierunku. Sędziowie widzą ten problem. Widzą, że to już nie są jak gdyby takie... że to są, no tak traktujemy te zwierzęta już coraz bardziej jak członków właśnie rodziny, więc i ta więź emocjonalna, jesteśmy w stanie my jako prawnicy skonstruować tutaj tą więź emocjonalną nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, bo to też jest istotne w wielu sprawach, gdzie te przepisy w przypadku zwierząt nie są takie wprost unormowane i trzeba po prostu stosować odpowiednio, więc trzeba dobierać odpowiednio też stan faktyczny i te elementy do tego, żeby dopasować później jakieś przepisy prawne do tego. Więc myślę, że w takich sprawach podobnych jak tutaj ja bym naprawdę miałabym co robić, w jaki sposób dopasować właśnie ten stan faktyczny pod określoną odpowiedzialność, czy to karną, czy to cywilną. Bo to jak gdyby też jest kwestia decyzji no, danego klienta tak naprawdę, tak? Czy, no bo jeżeli ktokolwiek już się decyduje na jakąś taką indywidualną też walkę, no to też musi podjąć jakby pełną odpowiedzialność tego, że jednak no, no z pewnymi konsekwencjami, no niestety na przykład przesłuchanie przed sądem, co na przykład nie jest dla niektórych przyjemne i miłe, ale no, no tak to niestety się odbywa, tak? No ja uważam, że takie marginalne przypadki też trzeba zgłaszać i trzeba też nie pozostawiać jak gdyby tych spraw tak zupełnie bez jakichś konsekwencji. No niestety no, ja jestem prawnikiem i jak gdyby też jak działam na rzecz zwierząt, to działam po tej stronie pokrzywdzonego i reprezentuję organizacje społeczne, które mają status pokrzywdzonego z mocy prawa.
i jak gdyby to te konsekwencje prawne, no do tego dążę, żeby jednak ci sprawcy jakieś konsekwencje prawne ponieśli. Podobnie z odpowiedzialnością odszkodowawczą, no to też jest konsekwencja majątkowa, no ale jest ona zwykle w jakiś tam sposób uciążliwa, tak, dla osoby, która później musi takie odszkodowanie uiszczyć. Wspomniała Pani o orzecznictwie w sprawie zwierząt domowych, nie tylko. To mi się skojarzyła ostatnia rozmowa z jedną z większych ekspertek w Polsce od drzew i od usług ekosystemowych, właśnie jakie drzewa pełnią, która bardzo dobrze potrafi wycenić właśnie wartość danego drzewa. I w sądach też się to podobno właśnie zmienia, że już drzewo to nie jest tylko... że drzewo to właśnie jest postrzegane jako coś już więcej, jako właśnie te wszystkie usługi ekosystemowe, które pełni, i coraz odważniejsze są te orzeczenia sądów, także może i ta świadomość w sądach jest potrzebna i to też się zmienia, więc choć ciężko w to wierzyć z wielu powodów, to jakieś tam też jednocześnie są chyba przebłyski wskazujące, że może się jako społeczeństwo na różnych etapach, poziomach budzimy. Tak, ja myślę, że tak to jest. No, niestety małymi kroczkami do przodu, ale inaczej się nie da. Widocznie inaczej się nie da, a też nie robić nic w tym kierunku tak naprawdę, no to troszeczkę tak godzimy się z tą sytuacją, zastaną i tyle, tak? Natomiast no, jeżeli widać postępy, no ja na przykład się bardzo cieszę z każdego jakiegoś dobrego orzeczenia, gdzie tutaj moje koleżanki prawniczki naprawdę walczą też ostro, i każde orzeczenie dla nas, czy to jest w sprawie drzewa, czy to w sprawie misia, czy to w sprawie świnki morskiej, no jest dla nas bardzo cenne, bo to po prostu też pokazuje to, że ta świadomość też tych sędziów się w inny sposób jak gdyby kształtuje. No to jest bardzo ważne, bo to są takie pojedyncze przypadki, ale nawet jeżeli jesteśmy w stanie o tym powiedzieć, gdzieś właśnie są media społecznościowe, gdzieś pokazać, że takie rzeczy się dzieją, że one mają miejsce, to też gdyby osoby, które znowu działają właśnie czy na rzecz ekologii, czy na rzecz tych zwierzaków, gdyby widzą, że to, co robią, to po prostu daje im ta praca, to ma to sens i daje im to satysfakcję. Tak samo jak ja mam ogromną satysfakcję też z pracy właśnie na rzecz zwierząt i jako takich najsłabszych, że tak powiem, moich klientów, no bo oni się nie są w stanie sami obronić. Podobnie tak samo z tym drzewem. To też jest fajne, bo to, co Pan tutaj wspomniał, że sądy bardzo często teraz dopuszczają biegłych ad hoc. I to też jest świetne rozwiązanie, bo naprawdę biegłych brakuje. A są specjaliści na rynku, naprawdę są świetne osoby w organizacjach, które się po prostu tym zajmują. I tak jak Pan mógł być ad hoc, podejrzewam, od glifosatu. I moglibyśmy Pana przypytać na sali sądowej i naprawdę wiele informacji cennych uzyskać dla na przykład określonego klienta. No tak w różnych innych dziedzinach. I to też jest świetne, że nie bazujemy tylko na tych biegłych z listy sądowej, którzy są wpisani, tylko też bazujemy na osobach, które naprawdę posiadają wiedzę specjalistyczną i są w stanie ją przekazać. To w takim razie zmierzając do końca, zadam pytanie wywołane do policji o glifosat i rolnictwo, bo to się trochę przewinęło, ale to jeszcze spróbujmy trochę więcej nakreślić ten temat, bo właśnie także w tym zakresie działacie, że glifosat to także duży problem w kontekście produkcji żywności i rolnictwa. Zgadza się, no jakby procentowo zużycie glifosatu, to nie pamiętam teraz dokładnie, ale myślę, że około 90% pewnie by poszło na rolnictwo, a reszta na inne zastosowania, więc to pokazuje skalę. No i to jest temat bardzo masowy. Jest glifosat stosowany do zasuszania przed zbiorami zbóż, kasz, gryki i tak dalej. Gdzie normalnie to jest w ogóle jakaś absurdalna sytuacja, że polewa się jakby substancją, która jest silnie toksyczna, po to, żeby był trochę tam większy zbiór, czy powiedzmy równomiernie te nasiona się dojrzały, ale potem, no gdzie to trafia? No to trafia do naszych żołądków, tak? Instytut robił właśnie badania, wcześniej wspominane przeze mnie, w ramach takich raportów konsumenckich. Tam były badane kasze gryczane, kasze jaglane.
Wcześniej zresztą partnerzy, czyli Fundacja Konsumentów i Foodrenken robili też swoje raporty. No i za każdym razem wychodziły przekroczenia, tak? Od 3 na 10 do kilku na 10 tych próbek zawierało przekroczenia tego glifosatu. Zazwyczaj jaką odpowiedź ma branża na ten temat? Jak myślicie Państwo, jaką odpowiedź ma branża na to, że powiedzmy są tam jakieś normy przekraczane? Przypadek? Słucham? Przypadek? Nie, ale to tak bardziej nie odpowiedź, tylko rozwiązanie, w sensie... Zmienić się stan. Dokładnie tutaj kolega świetnie to... Po prostu są zwiększane normy dopuszczalne tam, czy to w produkcie, czy... w żywności. Zresztą to też pokazuje różnicę w podejściu rynkowym, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych tam chyba, nie wiem, około 4-krotnie są wyższe te normy dopuszczalne. Zresztą jakość jest, biorąc pod uwagę, że tutaj narzekamy na żywność, więc tam w Stanach Zjednoczonych to już w ogóle jest jakaś masakra. No i tak, no i ten glifosat po prostu jest wszędzie, tak jak mówiliśmy, później trafia do wód, do na nasze talerze. Tutaj ktoś wspomniał chyba z sali wcześniej, że były robione, te badania dotyczące dzieci i zawartości glifosatu w moczu. Ostatnio było robione takie badanie, to jest świeża sprawa, to znaczy ono było chyba pod koniec zeszłego roku, ale opublikowane na początku tego roku we Francji. Tam badano właśnie ludzi pod tym kątem i około chyba 7 tysięcy, próba była około 7 tysięcy osób. 99% ludzi miało w sobie ten glifosat. Wcześniej podobne badania były robione w Parlamencie Europejskim, niemieckim, gdzie też ci parlamentarzyści sami się podali i tym badaniom, to samo było. No nie wiem, czy tak powinno być. Poza tym umówmy się szczerze, czy norma nie powinna być zero w ogóle? Bo co to znaczy, że mieć glifosat? Czy ja się rodzę, czy Państwo się rodzicie z glifosatem we krwi, czy tam w moczu? No nie sądzę, tak? Więc to jest jakby gruby szwindel. Ja bym to nazwał po prostu rzeczy po imieniu. To jest gruby szwindel. Tutaj w grę wchodzą miliardy dolarów, czy tam w ogóle jakiejkolwiek waluty, interesy. Często te firmy, które produkują... Te środki równocześnie produkują jakieś tam czy GMO, czy w ogóle też w jakiś sposób są zaangażowane, bo tu są agrochemiczne, więc też jakieś tam nowe modele, ja to bym tak nazwał, bo to chyba inaczej tak nie można, w sensie modele ogórków, pomidorów i tak dalej, jak Terminator T-1000 dosłownie, tutaj to oczywiście mówię z przymrużeniem oka, więc jakby to jest zespół naczyń powiązanych i jakby no... Tak to wygląda, więc to rolnictwo jest mega, bardzo jakby zanieczyszczone tym glifosatem i warto też sobie tak nawet z ciekawości wejść na jakieś, po prostu pisać w internecie forum, tam nie wiem, użycie glifosatu czy coś takiego i po prostu bęk, od razu wyskakuje mnóstwo, gdzie rolnicy sami sobie polecają, jak tam to psikać, żeby nie wiem, jak nie było wykryte, jak to tam robić, żeby to właśnie, no jak najwięcej korzyści, tak? No co to są te korzyści, no to też już pojęcie względne. Czy takie substancje jak glifosat w ogóle można wyeliminować z naszego życia, to pytanie rzeka. Ta nasza rozmowa, która dobiega końca właśnie, to była takim dopływem, można powiedzieć, malutkim dla tej rzeki. Potrzeba jeszcze wielu takich rozmów i wielu akcji. Pewnie jeszcze mówiąc brutalnie, nie jednego zabitego psa, który oburzył nie jednego mieszkańca, żeby coś się w tym temacie zmieniło. Ja tylko jeszcze dodam, że jakby sprawa trochę nabiera takiego tempa z korzyścią dla mieszkańców, bo obywateli. Na przykład firma Bayer, która przejęła Monsanto, czyli jakby tutaj tę firmę, która jakby wprowadziła glifosat na rynek. W tej chwili na świecie toczy się mnóstwo spraw sądowych na setki milionów dolarów, czy nawet być może już więcej. I część tych spraw jest wygrywanych. Już jakby są zasądzone normalnie wyroki, że tam jakiś farmer czy ktoś korzysta z tego glifosatu. I dlatego zestawy się wycofują też. Dokładnie. I tam podobno nawet jest część marketów, czy tam jakichś takich przestrzeni handlowych,
gdzie oni od razu mówią, że oni nie mają nic z glifosatem, nie chcą już jakby mieć tego, bo po prostu ma to tak czarny PR, tak? Natomiast no tak jak mówię, no glifosat to jest jakby kropla w morzu potrzeb, w sensie takich do zredukowania, no bo to jest cały model rolnictwa przemysłowego, to jest w zasadzie, tak jak tutaj pani Wioletta wspomniała wcześniej, że to są firmy w zasadzie często, czy tam jakieś takie, nie wiem, no jakby jak to nazwać nawet, a nie pola uprawne, tak? To są monokultury, gdzie tam jest bioróżnorodność. Ktoś widział gdzieś jakieś chabry ostatnio w ogóle gdzieś tam, jak sobie przechodził koło pola, o, no to gratuluję. Może to było rolnictwo ekologiczne, może tam jakiś rolnik ekologiczny się zaczaił. Kwestia właśnie tego rolnictwa, jeśli mogę tego słówko, no właśnie model rolnictwa w tej chwili jest, no jakby toczy się dyskusja, batalia o w ramach tak zwanego, w ramach strategii od pola do stołu w Unii Europejskiej, która jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu. I tam są fajne zapisy, tam na przykład redukcja użycia pestycydów o 50% i tak dalej. No przy czym już coraz częściej się mówi, że to jest to niemożliwe. Nawet komisarz, nasz polski komisarz rolnictwa Unii Europejskiej, Janusz Wojciechowski, który wcześniej był bardzo jakby tutaj optymistycznie nastawiony, teraz już tak widać w tych wypowiedziach, że to prawdopodobnie nam będą musieli zejść z tego. No presja jest bardzo, bardzo duża. Próbowaliśmy z nią walczyć, chociażby przez tę rozmowę. Państwo też próbowali wcześniej, pewnie będą próbowali jeszcze nie raz. Oby się udało, oby presja, także w tą drugą stronę się potwierdziło, że jednak ma sens i nie presja koncernów, tylko właśnie presja mieszkańców. Dziękuję za udział w rozmowie tym, którzy byli online, tym, którzy byli na żywo. Rozmawialiśmy na temat trudny, ale ważny, a rozmawiałem z panią Wioletą Kuleszą, adwokatką ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, z panią Magdaleną Krzycińską-Kałużną ze Stowarzyszenia Akcja Konin, z panem Rafałem Jaśkowskim, kierownikiem Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Głowni, oraz z panem Przemysławem Stańczakiem z Fundacji EcoRower, która była organizatorem tego wydarzenia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie nas do końca.